Dobra, lecimy. Katon! Nie pamiętam, co to było Oceania. Oceania 4 ustawiłem. Okay. Więc zobaczymy. Wiecie, z czego sobie zdałem sprawę, osiągnięcia raczej takie, wiecie, takie... czasochłonne, typu... Wyjebał lobby, no. No nie, źle, to jeszcze raz będzie trzeba zrobić. Wali? Już. Coś... coś wywaliło, to chodźcie jeszcze raz. Coś musiało wyrąbać, jeszcze raz chodźcie. Dobra, dajcie wszyscy ready i lecimy jeszcze raz. Może teraz nie wywali. Co jest? Co jest, znowu wywaliło? The game of this... Tak. A, ja jestem. Dobra. Co jest? Ciało? Nie ma muzyki? Co nie ma muzyki? Od tej gry wszystko się zaczęło. No, dokładnie. Ta gra zmieniła nasze życie. Katan. To jest legendarna gra. Bogowie. No ja pamiętam. Słynny nie Katan. Ta nowa ekipa jakby powstała od tej gry chyba. No, trochę tak. Nowy Katan jest kozacki. Ja to tam Katana szanuję mega. Dawaj, Luna. Tutaj mówisz? Poczekaj, tak pomyśleć. Dobra, poczekaj, właśnie. Ale powiem ci, że przerwa była od Katanka taka leciutka. Tak człowiek teraz ten. Ach, Katan, to majestatyczna gra. Tutaj osiągnięcia agniczek są takie raczej czasochłonne, typu zoń 20 level. Znaczy jest kilka takich do zrobienia, ale to akurat no jak wpadnie, to wpadnie. To nie jest takie oczywiste, to nie jest takie łatwe. Dobra, teraz ja, dajcie mi chwilę pomyśleć. Kurczę, no kusi mnie, żeby tu się roztegować, ale chociaż może to byłaby dobra taktyka w sumie. Nietypowa, ale w sumie. Dobra, nie wiem, czy to nie będzie to błąd, ale tu się rozteguję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I wiecie co? I potem port owiec sobie zająć. No. Dobra. Oni tu pewnie się ktoś rozteguje. Ojej, to będzie złe. A tu się na pewno rozteguje i mi zajmie. Tak obstawiam. W sensie nie wiem. A nie, zobaczymy. Bo tu byłoby taktycznie się roztegować bardziej jeszcze i sobie dopiąć do tego. W sumie, tak sobie teraz myślę. Już się myślę. Kurde, nie wiem. No, dawaj. Kmin, gdzie chcesz się roztegować? W sensie zaznałem się, czy tu? No, pani ATM. Ja pierdolę. Kurwa, wiedziałem, że tam się... Znaczy, nie wiedziałem, ale... Ja wiem, że chcesz ten port, ale nie chcę ci go zajmować, tylko po prostu... Żebyś miał tylko 11. No właśnie, wiem. No i teraz to... No już mi się nie... No i nie podoba. Już mi się nie podoba tam. Już mi się tam nie chce rozbijać, ale... Z jednej strony mi się nam nie chce rozbijać, z drugiej strony wypadałoby. No i już, no i nie, no i jestem rozjuszony. Ajajaj, beznadziejna sytuacja. No chciałem ten port, a teraz już nie wiem, czy chcę ten port. No generalnie już mi się nie podoba. Ale z drugiej strony, kurwa, no wszystko w naowce stawiłem. Ach. Chciałem zrobić to samo, wiesz? Tak? No. Wszystko na owce postawiłem. Ale teraz nie chcę się tam wrąbywać, bo to jest bez sensu. Na jeden kafelek? Bez sensu, totalnie. Nie, no bez sensu, nie, ja tam się nie władowuję, to się mija z celem. Tak mi się wydaje. Myślę tylko, gdzie się roztegować, tutaj? Tutaj się rozteguję. A może tu bardziej? No, gdzie się roztegujesz? No, ja się myślę. Myślę, gdzie się rozteguję. Tutaj się rozteguję. Okej, okay, a ja się wjebię pomiędzy wszystkich. No to dawaj, wrąbuj się. Okej. Okay. No cóż, żyćko. No. Generalnie, no moja sytuacja, no nie jest kolorowa. Ale trochę na własne życzenie. O trudno, będziemy improwizować. To tak, generalnie chciałem, no... Trochę nie przemyślałem tego, że tutaj byłoby taktycznie w sumie się roztegować, tak sobie teraz myślę. Bo tak to mamy... Przyjdę. Mamy te owce, ale powiem tylko wam... Tu. Ale powiem wam, że nie mamy absolutnie nic innego. Jak ci tam wieczorek mija? A dobrze, wiesz co? Witaj, zalecane. A dobrze, wiesz jak jest, pełen chilling, w ogóle gramy na...
na tą wersję taką luźniejszą. Ojojoj. Właśnie, i też nie mam żadnego portu, więc w sumie to... W sumie mi się wydaje, że przerąbiemy i to z kredensem, bo rozstawienie... Dobra, czy ktoś... Już teraz się zapytam może, czy ktoś chce się może wymienić za drewno? Ja proponuję mogę glinę. Dać drewno. Co ty na to? Dobra, ty? Ja mogę tak iść. Daj chociaż mi. Tak, no dobra. Poczekaj, już zatwierdzam. No dobra. To teraz tak. Dobra, no lecimy tutaj. O, oh, wow. Naprawdę? Dobra, no i pięknie. Co nie? Myślę, że to mi się tak podoba. Oh, dobra, wow. No i generalnie fajnie będzie. Jak teraz jeszcze... Chce ktoś drewno? Chce ktoś glinę? Ja bym chciał glinę. Ja mogę się za glinę wymieniać, drewno za glinę. O właśnie, to mi pasuje. A ja bym dał ci dwa, no weź, co ty? Nie, no i słuchaj go. Bez sensu. To podstęp. No. A chce ktoś kamień w ogóle? Kamień? Nie, kamień jest na razie bezbędny. Po co komu kamień? Ja chcę glinę. To jedyne, a co, chcę. A co dajesz za glinę, Vexi? Wiesz, możemy się dogadać na spokojnie. Dobra, myślę, że to jest do dogadania, w sensie będziemy po prostu handlować gliną, bo myślę, że gliny będą ludzie mieli mało, jak dobrze pójdzie. Ej. O, owce, fajnie jakby też ten... Może tak? W sumie? Okej, okay, niech będzie. Nie mam. Drewno się przyda, bo nie mam w ogóle dostępu do drewna, więc w sumie XD by czuł nie, ale drewno się przyda. Zwłaszcza jak owce mi zaczną wypadać w końcu. O dziwo, na razie w ogóle nie wypadają mi owce, tylko wypada mi ten. Paradoksalnie, rozbiłem się koło owiec, ale nie mam owiec. Czy ktoś ma owce? I chce się za coś wymienić. Nikt nie ma owcy. Dobra, a czy ktoś ma zboże i chce się za nie wymienić? Mogę. Co chcesz za zboże? Drewno czy glinę? Obojętnie, którakolwiek. Okej, to tak, co ty na to? Dobra. Miło. No i fajnie. Rozumiem, że owcy nikt nie ma. No nie. No dobra, no to trudno. Kurde, no nie podoba mi się to strasznie. Czemu nikt nie ma owcy? Niedobrze. No, pyta. Dobra, ryzyk fizyk. No lecimy. 7 kart już mamy. O, o, wow. O wilku mowa. Szkoda, że a dopiero teraz. A ty chcesz dać owcy? No. Okej. Okay. Rozbije... Nie, to jest Vexi. Vexi nie ma jeszcze wystarczającej ilości surowców, żeby rozbudować tutaj wioskę. Dobra, okay. Więcej owiec. O, i teraz jest fajna sprawa, możemy tu postawić chciał? I tu sobie postawić. Tego i postawić sobie wioskę, jesteśmy już... I już jesteśmy ustawieni. Jest w sensie nasza okay. Początkowo beznadziejna sytuacja zamienia się w akceptowalną sytuację. Bo już będziemy mieli te dwie rzeczy i to jest nasza jedyna szansa, żeby nie wypadła 7. Teraz nie wypadnie 7, byczki, robimy to. W sensie oferujesz coś takiego? Że za drewno, tak? Coś ten? Żebym zboże? No mogę się na to zgodzić w sumie. A, dobra, to z Vexi się wymieniasz, okej. Okay. No. Taki był plan. Dobra, byle jeszcze dwa razy musi nie wypaść 7. Oczywiście, znając moje szczęście w tego typu grach, na pewno wypadnie. Więc będziemy musieli 4 karty oddać. Uwaga, teraz wypada 7. Nie, wypadnie na mój ruch. Droga. 6, jest bardzo dobrze. Kurczę. Bardzo dobrze jest. Ojej, jak jest dobrze. Uwaga, i ostatni ruch. I Bladi się teraz mi tu jebnie. Jest. No nie. Co tam, Vexi? Czego się boisz? Przestań. Nie. Dobra, tu się rozbije, bo tu fajne pole jest. Chuj. No, fajne takie pole. Ja pierdzielę. Weź, daj spokój, no fajne pole było. Drewno. To może się przydać, jak myślisz? Wiedziałem, że się tak skończy to wszystko. O, to też może się przydać, dobrze. Nie, no wiesz, to chciałem tu zajrzeć po prostu, co się tu dzieje. Bo fajne pola są, dlatego tak, wiesz. Stwierdziłem, że sobie... A, spojrzę sobie. Dobra, i jest już okej. Okay. Jest już okej. Okay.
Szkoda gadać. Po prostu jest już szkoda okay. gadać. Chce ktoś drewno? Nie. Tak. Na razie nie mam i tak za co się wymieniać. A za co? Więc. Luna. Mogę ci dać kamień albo siano. No i teraz tak, patrzcie, czat. No, jeśli uda się tu w dół i tu wybudować wioskę, to już jest klasa. Już jest ten. Daj między piątkę i dziesiątkę drogę i kolejną salę tam wali. Piątka, dziesiątkę? W sensie daj między piątkę, dziesiątkę? Dziewiątkę. No tutaj muszę, no tak, ja tutaj chcę iść właśnie. Tylko musimy poczekać na mój ruch. Dobra, glina fajnie wpada, fajnie, fajnie. Ile wy tego drewna dostajecie? No, drewna jest dużo. Z tego co widzę. Blady mnie tak załatwił. Oj tam, nie gadaj, chyba nie jest aż tak źle. Nie przesadzaj. No. Dobra, tu się już nie wyrąbiemy. A szkoda gadać. Tu się już nie wyrąbiemy, więc musimy trochę dalej pójść. No i pięknie, poczekaj. Atem, chcesz... Atem, wy masz... Chcesz może dać drewno za glinę? No, mogę. Dobra, to poczekaj. Weź ten, weź się wymień. Dobra, dzięki. Ale mi się wpierdalasz. Nie, no jak się wpierdzielam? No ty tu się władowujesz. A chcesz może glinę za drewno? Znowu nie, no siano jak już. Nie, no siano nie mogę ci oddać. Dobra, glinę mogę. Nie chcesz na pewno gliny za drewno? Nie. Jeszcze jedną? No dobra. Dobra, no mogliśmy kupić kartę, ale przeoszczędzę, żeby tu postawić inną wioskę. No, fajne pole, będziemy mieli tutaj fajne rzeczy. Więc jest kozak. Nikt raczej nie zdąży się tu władować. Mamy piątkę, więc będziemy mogli sobie drewno wziąć, więc jeszcze lepiej. A chcesz mi dać owce za drewno? Nie, nie, teraz już nie potrzebuję, wiesz, byczku. No, władowujemy się tutaj, elegancko. Kupujemy sobie kartę, bo też będzie nas stać. No i mówię, wygranko, do ilu grancie? Chyba do 12 jest, bo te, ta, do 13, bo te tutaj takie te, to są krótsze dusze. Co nie? Więc ogólnie, no, kozaczek. Kozaczek, byczki. Fajnie. Jak będzie. Więc zaczęło, powiem wam, że początkowo myślałem, że przerąbane mamy. Ale teraz patrzę na to i mówię sobie, wow, ale nam się udało. No, ale nam się fartownie udało. No i tu se stawimy od razu drogę też kolejną. No tu idzie. No niech nie idzie, nie przeszkadza mi to. Chociaż tu fajnie byłoby wybudować wioskę też sobie w gminie, ale tu chyba prędzej wybuduję. Dobra, zobaczmy co wypadnie. Ósemka. Ej, a w sumie siano chce ktoś dać? Mogę. Co chcesz za siano? Glinę. No dobra. Nie, no Weksi, bo tu widziałem, że idziesz, co nie? No i nie podoba mi się strasznie, że tam chciałeś iść w tamtym super. Kierunku. Dobra, pięknie idzie. Pięknie, pięknie, że schodzi piątka, więc możemy sobie zacząć... Nie, mogę oddać drewno. Możemy zacząć zbierać sesianko. Chcesz dać owce za drewno? Musimy miasta rozwijać już, niestety. Za dwa drewno. Dobra. Dobra. Nie. No dobra, nieważne. No w sumie dobra wymiana. No, możemy sobie poodkrywać jeszcze te wszystkie rzeczy, jak będziemy mieli wystarczająco drogi, żeby mieć najdłuższą drogę, rzecz jasna. Legendarna dwunastka. No ale w sumie no, to pomału będę zbierał na... Chociaż może kartę kupimy, tak sobie teraz myślę. Co to za potężna droga, Luma? No, bardzo. Ósemka, ej, fajnie, ósemka. Fajnie. Ósemka często wypada, zauważyłem. No ile wy tego drewna dostajecie? No bo ósemka dużo wypada, wiesz?
trochę dostajemy. Wiesz jak jest. Mąteczka, fajnie. Weźmy trochę drewna, faktycznie. Dobra, co by tu teraz zrobić? Dobra, wykupmy tą kartę. Śmiesznie. W sumie, tak sobie teraz myślę, że jest dosyć z XD. Ale nie mogę teraz tego użyć. Tu. Tu, 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 dobra, tutaj na razie. A może tutaj? Nie, no blady, uspokój się. Nie mówmy się no, już tam. No, no chcę zobaczyć, co tam jest za tym skrawkiem. Super, że chcesz zobaczyć. No. Ja też chcę zobaczyć. Podziel się. Chcę zobaczyć, że tam coś fajnego jest po prostu, bo wiesz, tam... Ja też chcę. No. Chce ktoś? Na razie nie, wiesz, za mało mam rzeczy. Nawet nie mogę. No tu też będzie fajnie się władować. W sumie nie wiem gdzie bardziej. Chyba tu się władujemy. Ostatecznie, wiecie? Chociaż... Jak nie mam surowców, żeby to zbudować tu cokolwiek? A, to takie sobie rzeczy są. Nie, dobra, to tu władujemy się. Zablokujemy Vexiego jak się uda. Będzie mega to zabawne. Super. Uuu, fajne. Żyłem o kamieniu. Chce ktoś dać owce? Nie no, owce nie no, owce są mega, wiesz, deficytowe, no nie, no, co nie. No chce ci kamień. Ja bym przygarnęła owce, ale dać nie mogę, bo nawet nie mam. Że nikt owiec nie ma. Co wezmę owce? Wow, bladzi, dostaję z tego dwa surowce. No dostaję, dostaję. Dobra, wiesz co? Tak ale sobie jesteśmy minie. Robieni. Dobra, to se przełożę. No, z tym czwórką i piątką wygra. No tu niczego nie ma, ale rozczarowanie. Dobra, ja już znykam. Dzięki za dziękuję. Lecisz Chora, tak szybko? Pa, pa. No musimy. Trzeba się obudzić o 8, żeby streama widzą robić. Dobra. Na razie nie ma co tego jakie używać. Bo... Nie no, nie o 8 destru. Bo nie mam jak zbudować surowca. No, ja jeszcze będę miał. Ale o 8 wstaję, a o 9 odpalam się. Nadal będę miał destru. Nie interesuje mnie to. Aha! Nie wpisałeś się w no harmonogramie. No nie, źle, ale cię zjechał. Kurczę. O, ej, Legion dodał moją motkę. Zresztą no, nie mam narka, kiedy będę brzmiał. Tak? No bo twoja, no bo twoja motka jest super. Dobra, rozumiem motkę, że nada całą zmieściłem. Ogólnie no tutaj to... No nie, nie średnio, średnio. Średnio to nam wyszło. Odpala się w moich godzinach. Bo zapomniałem, że ja nie mamy nawet miasta, więc ogólnie dosyć XD, jeśli chodzi kamień? O ten. Czemu na piątkę, a nie na czwórkę? No bo piątka wypada częściej, pewnie dlatego. Na czwórce masz dwa domki. No a na piątce ty, ja mam domek i ty masz domek, wiesz? Na czwórce ty masz dwa domki, a ja no, mam no ale domek. To nadal wypada piątka, a piątka wypada częściej po prostu, więc... Super, matematyka. No tak, to jest mega matematyka. Nie tak jak ósemka oczywiście, ale nadal. Może jakaś muzyczka? Przecież jest muzyczka w tle, co wy nie słyszycie? Bajo, trzymaj się. Patrz, Brady, wysłałem ci. Co wysłałeś mi? Tę motkę. Ale to wysłałeś mi chyba już wcześniej, czy nie? Ale w sensie, jak to wygląda na czacie. Ej, jakim cudem ona jest taka gigantyczna? Nie wiem, jak on to zrobił. Jak on to zrobił? Lol. Że jest taka ogromna. Czyż to nie da się chyba tak zrobić? Da się? No, no najwidoczniej się da. To się da. Nie mam pojęcia jak on to zrobił, szczerze mówiąc. Myślałem, że się nie da takich dużych robić emotek. Dobra, no ogólnie no to musimy zebrać rąbane te. Dobra, nie wiem, jakieś zboże ktoś ma albo ten? Co chcesz za zboże? Owce. No dobra, może mogę pójść na taki deal, co tam? Wiesz co? Kupmy sobie kartę, zobaczymy co wypadnie. Rycerze, może być. Będziemy mogli przekładać. No
dobra, chyba tu pójdziemy, co nie? Czy tutaj? Czy tutaj? Tutaj imo better. Tu i tu moglibyśmy się wepchać. A poczekamy jeszcze na chwilkę. Dziękuję za sobie ciku, bo to na 7 TV jest, bo to na 7 TV, a to jakiś specjalny ten programik czy coś, kurwa, nieźle. Fajne, fajne. Tak normalnie się chyba nie da, trzeba było chyba by to podzielić. A mówcie mi, że z metura. No, Legion mówi, bo to jest jakiś chyba specjalistyczny ten program czy coś, jakiś tam ten dodatek specjalistyczny. A, że no da. Nie ma tutaj tego. A, tutaj się chyba będzie opłacać. Specjalistyczny dodatek Better Twist TV. No, Better, no mówię właśnie. To ten, to nikt tego nie korzysta, więc ciężko do zrobienia. Dobra, najdłuższe drogi mamy ogólnie, tylko to mi po najdłuższej drodze jak... Tutaj moglibyśmy się w ogóle jeszcze wyrąbać, fajne pole jest, tak już abstrahując. Wiem, co drogę robi. To jest też fajne pole w miarę, chociaż tutaj ta ósemka, ta też ósemka jest fajna. No, jest parę jeszcze pól, gdzie byśmy mogli się wyrąbać, ale... Nie, tylko drewno. Musimy miasto wybudować. Bo miasto w ogóle nie dropi. Teraz przesuniemy sobie też Robera. Znaczy, no bo nie mam... No nie mam jak się wymienić, nie mam jak ten. Tutaj, pole fajne też byśmy mieli. Tak, też drewno. Fajną wymianę. Drewno? Oj, drewno towar deficytowy, wiesz jak jest Luna? Z drewna nie ma łatwo o drewno w tym miastu. Robi swego właściwie Luna, tak się skapnąłem. Luna? Kiedy idziesz? Generalnie Luna... No, mi się wydaje, że chyba taktycznie tego nie rozegrałaś. Tak, nie wiem, przeczucie mi podpowiada. Czekaj, zobaczymy. Dobra, Vexi, dawaj. Jakby to postawić. Albo dobra, nigdzie nie będę tego stawiał. Dobra, muszę to przestawić, bo nie wytrzymię zaraz. Aha, no nieźle. Dobra, może być. No, te ósemki lubią wypadać, trzeba przyznać. Dobra, co by tu jeszcze zrobić, żeby tutaj rozwinąć swoje włościa? Chyba nigdzie. Chyba nigdzie, bo nic mi to nie da za bardzo. Tu mógłbym, ale to też mi nic nie da w sumie. Ajajaj. No dobra, co tam? Połączymy to sobie. Bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Możemy co najwyżej tu, możemy tutaj co najwyżej. W sumie jakbyśmy tu zabudowali, to on by wtedy nie mógł tutaj, tu by nie mógł już postawić. To byłoby kozak w sumie. Tak sobie teraz pomyślałem, jakbyśmy tu i tu zrobili. To byśmy sobie zabezpieczyli te miejsce. No, teraz tak zobaczyłem. Ale to tą kartą sobie zabezpieczymy. No. Dawaj, Atem, ruszaj się. Atem, jesteś tam? Bo ja piszę, czekaj. O. Ty, warciarzu. No, nieźle. Dawaj, Luna, teraz ty. Dobra, wiecie co? Ogólnie mam niby fajną sytuację, ale mały dostęp do niektórych surowców, co jest problematyczne. Plus, jeszcze jest taka sytuacja, że niektóre rzeczy po prostu nie wypadają. Co to zrobię teraz, no? No co, dziesiątka nie wypada? Dziewiątka też dosyć słabo. Ósemka za to wypada dosyć często, co jest spoko. Masz siano? Siano? Nie, no towar deficytowy, byczku, cały czas. Lubeczką nie, ale może dostanę. Cały czas mega towar deficytowy. Rozumiem. No, jak na złość zablokowane. Kurde, no. Człowiek się pozbierać nie może. Kurwa, co ty tu zrobiłeś? Vex, gdzie ty się tu pierdzielasz?
Nie no, Bradley, przestań. Nawet nie mów, że chcesz tu iść. No już i tak nic nie zrobię, bo... Nie. Nie, i tak już nie zdążę. W sensie... Chciałem, ale... Ale ten... Ale... Hej. Ale nie, nie, już cię nie zablokuję, bo... Nie myślałem, że się tu wrąbiesz. No niedobrze, nie podoba mi się. W sensie już cię nie cofnę. O tak może. Ma ktoś ścianę albo kamień? Do wymiany? Tak. No, kamień mogę mieć. Co chcesz? Glinę? No, może być. Za co, za kamień? Myk. No. A owce? Znaczy siano? Ktoś ma? W sensie siano, czy ktoś ma? Może, ale nie do oddania. No dobra, a jeszcze więcej kamienia ktoś ma? Tak. I co chcesz dać? Co chcesz za kamień? Cegiełki. Dobra, miej. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, pomału musimy zacząć budować tą wioskę, bo to się nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie, jeśli nie zbudujemy. Nie no, kurwa mać, wyjdę. No powiem ci, ja też tam chciałem się wyrąbać, tylko wiecie, jaki ja miałem problem? Ja po prostu już nie mam wiosek, w sensie nie mam budynków, więc ja fizycznie nie byłem w stanie tam nic zrobić, więc... Stwierdziłem, też nie mam. Więc już stwierdziłem, dobra, to już... W sensie mega fajne pole, ale... Fizycznie nie byłem w stanie tam się wrąbać i tak, więc... Więc trochę Lipton, tak powiem, trochę Lipton. Ale... Nie podoba mi się to, co tutaj jest. No i pięknie, klasa. W sensie to bez sensu, miałem zero surowców, żeby mogłaś ósemkę, bo byś też mnie zablokowała. Dobra, uspokój się. Byś zabrała. Ale teraz siana nie ma. Dobra, Luna, a tam generalnie, no a tam generalnie się ładnie się rozstygował. Kumasz. Jak nie ma siana, jak mam dziesiątkę ściana. No dobra, ale dziesiątka rzadko dropi. No tu możemy się rozwijać jeszcze, co nie? Tu. To już jest w interesie Luny, żeby temu zapobiec. Tu fajnie możemy się rozstygowywać też. No z sianem, no możemy się tu jeszcze rozstygować na upartego. 6, 3, 12, też ty fajne. Chcesz jeszcze to siano? Szóstka czasami też no, dropi, może nie tak często ten jak ta ósemka, bo nadal. Chociaż nie wiem, czy tu bardziej, Imo. No, a co chcesz? Pojętnie w sumie. No to powiedz, co chcesz, ci dam. Obruczowiec, połowy, więc nie mam. Być cegiełki. Kategoria niezmieniona. Dzięki za info. Nie ogarnąłem w ogóle. Dobra, i kończę i idę ze dwu na chwilkę. O bogowie! O bogowie, poszedł na ZW! Na kupsko pewnie. He, he, he. Dobra, czy ktoś ma siano albo kamień? Nie. Nikt nie ma? Nic? Vexi, masz? Nie. On poszedł ze dwóch. I ty, Luna, też nie masz ani kamienia, ani siana? Nie no, siano oddam Vexiem. A, okej. A ty nie masz ATM? Ja się nic nie dam. Trudno, czekam na Vexiego. To owce i kamień. Znaczy owce i drewno. Jak czekasz na niego? No weź to skipuj. Nie no, poczekaj na niego chwilę. Muszę się go zapytać, bo on chyba ma kamień. Mam taką intuicję, mi podpowiada. Że on ci nawet nie da. Nie no, może da mi. No. Ale wolę... No, nie no, wolę go zapytać na wszelki wypadek. Może akurat będzie miał. Nikt nie wiadomo, co nie. Głupio byłoby, gdyby okazało się, że miał i nie poczęstował. No, przypał trochę, a tak to zapytam się, może będzie miał akurat. Po wymienia, w końcu ile jego zaraz wraca może trwać? To chwilę na pewno, zaraz tu przyjdzie. Tak mi intuicja podpowiada, zaraz tu będzie. O, już chyba biegnie. No. Ach, no dobra, niech wam będzie. W ogóle, czemu, ej, ja nie, coś... Oj. W ogóle, ja i tak nie mogłem nic zrobić, bo Vexi musi wybrać, tak abstrahując. No. Vexi, masz może siano, co? Albo kamień na wymianę? Nie. Na pewno? No na pewno. Nie dawaj mu nic. Weź mi dalej. Chcę miasta pobudować tej twórcy. Ale skąd miałbym mieć? No właśnie dostałeś przed chwilą siano, może dlatego. Nie, no nie dostałem. No dostałeś, bo widziałem. Nie, no nie mam. A nie chcesz dać kamienia za glinę na przykład? Nie. No weź daj kamień, nie bądź taki. No nie. No dobra.
Chce ktoś drewno? Nie. Nie, no drewno nikt nie potrzebuje, byczku. Dobra, w końcu będziemy mogli sobie... W końcu będziemy mogli sobie wybudować rąbany zamek. Bo już to, przecież to były jaja z tym zamkiem. Z tej najdłuższej drogi. No i ograbił, no, życie. Nic nie, nie poradzę. Tak, tak to już czasami, tak czasami bywa już, że... No, czasami się okrada, czasami jest się okradanym. No nic, nic nie poradzę. W sumie to mogłem jeszcze... No, ale potem teraz sobie myślę, jedno siano wziąć. No. I miałbym od razu sobie, wybudowałbym tu wioskę. Luna co pytzi? Luna, wiesz co? Ty, tak, bo ty widzę, że początkujący jesteś. Ty powinnaś budować takie rzeczy na skrajach, co nie? O kurwa, ja pierdolę. Czyli na tych takich, wiesz... przekątnych, no. A no wiem, o co ci chodzi, no. No, czyli żeby jak najwięcej, mieć jak najwięcej liczb, czyli potencjalnie, czyli generalnie no trójka nie jest najlepszym miejscem do rozstegowania, chociaż... Tak, ale też musiałam się pozbyć trochę tego, bo zaraz bym oddała, gdybym, no... No wiem, ale musisz tak mini, gdzie się fajnie rozbić, na przykład twoim, moim zdaniem lepiej byłoby ci nie łódkami pójść, tylko tam czwórka i dziewiątka na przykład razem. Żeby na styku tego sobie zrobić, bardziej opłacalny, bo dziewiątka jest po prostu częstszą liczbą ogólnie. Też musisz patrzeć na częstość liczby na przykład jakiś, co częściej wypada. Wiesz, to, gram w to aktualnie, poczekaj, trzeci albo czwarty raz, nie powiem ci no, dokładnie. No, także z częstością liczb jeszcze nie jestem zapoznana. No, chodzi, tak o to, chodzi o to, że masz te kropki na liczbach, co nie? I to chodzi o to, że to jest tak jak na kostce, kwestia prawdopodobieństwa. Ósemka i szóstka według prawdopodobieństwa jest największy procent szans, że wypadnie. Czyli to są jakby potencjalnie takie najpotężniejsze pola, te czerwone, bo... Ale tego nie wiedziałam, że to tak działa. No tak, bo ma 5 kropek. Mówiłem czyli, ci, Luna. Czyli generalnie... No czyli szóstka... No ale dobra, no ale będziesz wiedzieć na wszystko. Szóstka i ósemka to są najpotężniejsze pola potencjalnie, bo po prostu najczęściej mogą wypaść. No i lecimy dalej. No i masz z kropeczkami, że piątka i tam dziewiątka to jest drugie do najczęstszych. Potem jest dalej dziesiątka i czwórka kolejne i wiadomo, taka na przykład dwunastka i dwójka wypaść może najrzadziej, więc i tak sobie planujesz, jak tak jakby rozłożyć i starasz się zawsze rozłożyć pola jakby w tych miejscach, gdzie jest, wiesz, jesteś najpotężniejsza możesz być potencjalnie, czyli masz największą szansę, że ci to powypada. Ewentualnie chyba, że masz jakąś strategię, typu, że rozwijasz sobie w porcie, bo na przykład masz duży dostęp do, nie wiem, tam owiec czy coś takiego, też tak czasami można powiedzieć, ale... No ale no jakby z założenia to tak wygląda i no i właśnie, no. No, kamień, kurwa. Kamień. Dobra, dziewiątka. Chyba kolejne pole to, nie wiem, tu rozwinę, albo tu może, tu roztegujmy. Będziemy mieli dużo owiec, będzie śmiesznie. Drewno, fajnie, fajnie. Tutaj będzie fajnie zbudować tą fortecę, gitara siema będzie. Szósteczka, będzie często dropić, owców będzie dużo. O, co by tu zrobić? Chyba nic. Nic nie zrobimy, bo mamy za mało. Dawaj potężna Atemia. Atem chyba wygrywa, to tak mi się wydaje już. W sumie zapomniałem, że on już jest bliski zwycięstwa. Trochę. Ciupkę. Ciupkę mi się zapomniało, że on już jest bliski zwycięstwa. Jest ogólnie, nie wiem czy wiecie. A ja dam jeszcze 3 punkty. No. Trochę mu się powodzi. No, przerąbiemy to. Ale kurde, mieliśmy... Dobry mieliśmy początek, ale nas ograł ostatecznie. Miał strasznie długą drogę. Nie do przebicia już. Praktycznie. Nie do przebicia już, wiecie? Już naprawdę... No nie, nie da się. Musiał... A ja mi tak... Niby mam dobre pola, ale widzicie. No nie, nie jest tak super. Nie jest tak super. Kurde, no. Nadal brakuje trochę tych surowców. O, fajnie teraz dropło, no. To se weźmiemy 2 i może też w sumie to se weźmiemy. Będziemy mieli na... A nie możemy 2 wiosek wybudować, ale jestem głupi czasami. Ja pierdykam. Nie wiem po prostu, co nie myślę totalnie. Dobra, ale luz. Miejmy nadzieję, że 7 nie wypadnie. Jest, 4, dobrze. Dobra. To będzie git jeszcze. To... Se weźmy 1, żeby mieć, i to 2, o kurwa, zajebiście. Dobrze.
Jak połączymy tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 tylko. No, 11, 12, dobra, słabo, ale ten. Niedobrze. No, potężnie, jakbym powiedział. Dobra, też kartami może nas ograć, bo rzucę te karty rycerzy, więc może mieć zwycięstwo przez rycerzy. Ogólnie no, Atem jest bardzo potężny i będzie ciężko z nim wygrać, tak mi się wydaje. Mamy tu potencjalne pole jeszcze do wybudowania się, tak, dygresja. Jakbyśmy tu się wyrąbali, to możemy. No ale to ma tu stać, no zostawcie to tu. Krzyżówka jest często oblegana, albo tu się wytegować, też jest taka opcja. A tak to wam nic nie robi, szczerze. Nie. Co ci to tu przeszkadza? No, a nie, no, a tem jesteś potężny, dobrze, że cię tam blokuje. W sensie no. I tak to wam nic nie da, tak, no już wygrałem, mi się wydaje. Możliwe, że wygrał. Pamiętajmy, że ma karty. Prawdopodobnie ma rycerza, więc prawdopodobnie rzuci rycerza. No i obstawiam, że to może być koniec tej przygody. Tak mi się wydaje. A ten prawdopodobnie ma rycerza, no prawdopodobnie wygra. Tak myślę, już raczej nie do przebicia jest. Za bardzo poleciał w kosmos. Dobra. No, musiałbyś zbudować drogę, żebym nie wygrał mam rycerza, więc zostanę 13 punktów. Nie no, 13 nie, będziesz miał 12. Teraz. No. Victory Pointa. A, i Victory Pointa ukrytego, no dobra, no to gratki. No nie, nie, to już byłeś ten, nie do przebicia, ale fajnie się gra. To co, jeszcze raz, dogryweczka? Nie, no już spadam. Kurwa, fajnie się grał w Katana. No, kozak. Lujkę? Możemy zagrać, ja mogę zagrać.